Marcin Janusz, reprezentant Polski w siatkówce. Marcin, co cię motywuje? Może nawet nie siatkarsko tylko. To z takich sportowych rzeczy, no to przede wszystkim chęć osiągnięcia jakichś celów, które sobie założyłem, jak byłem dzieckiem. Jakieś marzenia proste, mistrzostwo olimpijskie. Z klubem wygrać oczywiście Mistrzostwa Polski, to się udało, ale teraz motywacją jest, żeby to powtórzyć jak najwięcej razy pozasiatkarsko. No, może chęć po prostu podołania presji, gdzieś narzucenia sobie takich wymagań dla siebie. I poradzenia sobie z nimi, bo oczywiście ja nie chciałbym żyć łatwym życiem, po prostu chcę na tyle, ile mam potencjału w swoim ciele, w swojej głowie, chciałbym to jak najlepiej wykorzystać, osiągnąć dzięki temu jak najwięcej. Oczywiście to się łączy gdzieś z tymi sportowymi kwestiami, ale to mnie motywuje. Nie? No właśnie, skoro padło słowo presja, to masz jakiś swój własny sposób, żeby sobie z tą presją radzić i no, uporać się z tą sytuacją, kiedy jesteś pod prądem, no a w twoim życiu jesteś pod tym prądem dość często. Ja myślę, że takiego sposobu nikt nie ma, żeby gdzieś tą presję zostawić za sobą. Trzeba po prostu nauczyć się z nią żyć. Ja na początku tego grania o najwyższe cele, oczywiście w każdym momencie kariery jest jakaś presja, czy to wchodzi się do Plus Ligi, to już jest ogromne wydarzenie dla młodego zawodnika. Później granie o medale, czy to w lidze, czy to na tej arenie międzynarodowej. Ta presja towarzyszy nam nieustannie i według mnie nie ma co od niej uciekać. Po prostu trzeba nauczyć się z nią żyć, z nią funkcjonować i kiedy ta presja się pojawia, po prostu zachowywać się normalnie i nie panikować. Jakie są twoje mocne strony? Co jest twoim takim atutem? Co wiesz, że jest silne? Myślę, że spokój w trudnych sytuacjach. Ja, czy to w sporcie, czy w życiu, kiedy przychodzą jakieś trudniejsze momenty, oczywiście takich życiowych trudnych momentów, takich naprawdę trudnych, o których można by było gdzieś ciężką rozmowę przeprowadzić, jeszcze nie miałem, więc oczywiście ja mogę zakładać tylko, że takie momenty przejdę w dobrym stanie, ale w sporcie widzę, że kiedy przychodzi trudniejszy moment i to nawet nie chodzi o to, że jest presja, jest końcówka meczu i to jest trudny moment. Trudne momenty to przede wszystkim te, kiedy przegrywamy, kiedy nie idzie dobrze i wtedy trzeba, czy to dla siebie, czy dla kolegów z drużyny, po prostu zachowywać się w odpowiedni sposób, jakby nie pogarszać tego, co już jest złe. Ja myślę, że to jest moją mocną stroną, że z tych kryzysów potrafię dość szybko wychodzić. Czyli mówisz porażka. Porażka uczy czy nie uczy? Bo niektórzy mówią, że to jest nieprawdziwe powiedzenie, że porażki uczą. Jak ty myślisz? Zależy, jak się do tego podejdzie. Można podejść do porażki jako lekcji, gdzieś przeanalizować wszystko to, co się złożyło na tą porażkę. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ. Ten czynnik szczęścia występuje w sporcie i to nikt tego nie ukrywa. Nie uczą porażki. Ja staram się jak najwięcej wyciągać, kiedy coś mi nie wychodzi. I oczywiście mając tą świadomość, że to szczęście ma zawsze ogromny wpływ, to zawsze staram się poprawić to, co ja mogę, to, co zależy ode mnie. Jeśli twój trener prosi cię o zrobienie czegoś, z czym się absolutnie nie zgadzasz, to jak reagujesz, czy reagujesz, jak sobie z tym radzisz? Jeśli się absolutnie nie zgadzam. Jeśli chodzi o kwestie taktyczne, siatkarskie, to po prostu to robię, bo ja jestem doświadczonym zawodnikiem i wiem dużo o siatkówce, ale też zdaję sobie sprawę, że na tą naszą grę drużynową pracuje wiele osób i gdzieś z boku zupełnie inaczej wygląda ta rola, szczególnie rozgrywającego, więc jeśli ktoś podchodzi do mnie ze sztabu i daje mi jakąś radę, to ja to przyjmuję. Oczywiście nie zawsze się zgadzamy, bo no ta rola rozgrywającego jest na tyle specyficzna, że wizja na rozegranie jest, wizji na rozegranie jest wiele, ale myślę, że to jest kluczowe, takie zaufanie między zawodnikami
a sztabem, żeby nawet jeśli my się z czymś nie zgadzamy, co jest naturalne, to żeby się ostatecznie podporządkować, bo sztab ostatecznie odpowiada za wynik drużyny, za styl grania drużyny i jakieś takie wyłomy na którejkolwiek pozycji nie są potrzebne. A co twoim zdaniem różni dobrego sportowca od wybitnego? Myślę, że to taki sportowiec, który mimo tego, że osiągnął już wiele dalej ma to oparcie. Ja zawsze podziwiam takich sportowców, to nie chodzi tylko o siatkówkę, którzy wygrali już praktycznie wszystko, oni dalej mają ten ciąg, dalej mają to pragnienie wygrywania więcej. I tak można byłoby się z boku zastanawiać, dlaczego? No już to wygrałeś, już to masz. I po co, co ci zmieni, czy będziesz miał to 3 czy 4 razy, ale niektórzy to mają i ja pracuję nad tym, żeby właśnie po tych sukcesach, szczególnie klubowych, które mieliśmy przez ostatnie dwa lata, dalej gdzieś ten ogień w sobie mieć, bo według mnie to odróżnia tych wybitnych sportowców od bardzo dobrych. No, ty już powoli jesteś po tej stronie, że tak powiem. Nie, tej grupy, nawet nie chodzi o to, że pewne rzeczy tylko mogą powtórzyć, prawda? Nie, jeszcze jest parę rzeczy wiele do wygrania. Oczywiście w tej klubowej siatkówce jest to, co osiągamy przez ostatnie dwa lata, to jest coś niesamowitego i tak, jeśli będziemy to powtarzać przez kolejne lata, no to jeszcze mistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo świata i wtedy będziemy powiedzieć. Tak, ale w reprezentacji jest wiele do zrobienia. Dobra, odejdźmy od siatkówki. Jakie trzy cechy wymieniliby twoi przyjaciele, gdyby cię mieli opisać? Trzy słowa. Jakimi, jak myślisz, słowami słów by użyli? Spokojny, to na pewno. To myślę, że nie tylko znajomi, ale ludzie, którzy nawet interesują się siatkówką i myślę, że to zdecydowanie widać. Szczery. Myślę, że szczerość to jest taka cecha, jeśli chodzi oczywiście o bliskich znajomych. Jakby czasem w żartach coś powiem, ale staram się być jak najbardziej szczery. No dobrze, a gdybyś musiał wybrać supermoc, taką nieziemską, kosmiczną, nadludzką, to co to byłaby za moc? Jakaś umiejętność, jakaś wiedza ponad? Umiejętność cofania się w czasie, albo podróży w czasie. O, to by mnie bardzo, bardzo ciekawiło. A gdybyś mógł zamieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi, do wyboru, do koloru, jest takie miejsce? Taki raj za życia. No, subiektywnie powiem, że Nowy Sącz to jest mój dom i to jest miejsce, w którym będę chciał zamieszkać. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że obiektywnie jest pewnie wiele innych miejsc na świecie. Jak Eryk Sodzi zawsze mi opowiada o Hawajach, że to jest najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Dla niego Hawaje są tym, czym dla ciebie Nowy Sącz. Dokładnie. Ale jeśli chodzi o mnie, to ja już mam plany, wiem, gdzie chcę spędzić to życie po siatkówce. Tam mam swoich ludzi, tam mam swoją rodzinę, swoich przyjaciół. Żona pochodzi z Nowego Sącza, więc dla nas myślę, wybór jest prosty i to jest wymarzone miejsce. A gdybyś mógł iść na kolację z osobą współczesnie żyjącą na świecie, to z kim byś chciał taki wieczór spędzić? No, z grona ludzi, z którymi prawdopodobieństwo, że pójdziesz na kolację, jest niewielkie. Mm-hmm. Kusi mnie taka odpowiedź z jakimś liderem światowym, kimś, kto miałby gdzieś tam bardzo wiele ciekawych rzeczy, których pewnie by nie mógł powiedzieć. Tak, zakładamy, że kolacja musiałaby być szczera. Tak. Jeszcze, żeby ta kolacja przebiegała w ciekawej atmosferze. No bo sportowiec to... Okej, jest pewnie, nie wiem, LeBron James czy Ale czy to Christian, takie banalne dla ciebie, dla sportowca, jest takie, prawda? To jest takie pierwsze, co przychodzi do głowy, ale no, żeby ta kolacja była ciekawa. Ojku, no pewnie z jakimś prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie wiem, obecnym, czy byłem może z Donaldem Trumpem. No, może bym też powiedział o słynnej strefie 51 i czy mają tego UFO-ka, czy nie mają. O.
na przykład. Ale wydaje się być ciekawą osobą, już tam abstrahując od poglądów politycznych, to ta kolacja na pewno byłaby ciekawa. A jaki jest według ciebie najnudniejszy sport? Co ciebie najbardziej nudzi? Jaka dyscyplina? No pewnie jeden z tych, których nie oglądam, ale z tych popularniejszych. Tak, jakby się ktoś miał zmusić do oglądania tego, to dla ciebie byłoby to najtrudniejsze przeżycie. Ciężko powiedzieć, bo to też dużo zależy od tego, jaka jest otoczka wokół tego zbudowana. I nawet myślę, że nudny sport można tak opakować, żeby to było ciekawe, dorobić historię. Tak, to zawodników, często nudzimy się, patrząc na dyscyplinę, której po prostu nie rozumiemy albo mało wiemy o niej. Tak. No dobra. No, masz coś? Masz strzała jakiegoś? Nie przychodzi mi do głowy, bo na przykład takie teoretycznie nudne dyscypliny jak szachy ja lubię oglądać, bo sam gram, więc nie wiem, myślę, że w każdej można znaleźć coś ciekawego i nie chciałbym nikogo urazić. Nawet wczoraj oglądałem wieczorem świetny pojedynek szachowy w takim cyklu mistrzowskim. Raport grał z tym naszym Dudą. Kapitalne zabawa. To jest myślę zdecydowanie ciekawsze niż się wielu ludziom wydaje, którzy nie potrafią, tak. Ale jest to coś niesamowitego. Marcin, zakładamy, że Bóg istnieje, stoi już u bram niebios. No i Bóg pyta: Marcin, słuchaj, tak powiedz mi szczerze, dlaczego ja cię mam do tego nieba wpuścić? Co byś mógł powiedzieć? Nie wpuszczaj mnie. Nie, no tak serio. Nie wiem. Ja mam ogólnie problemy z mówieniem o sobie i szczególnie. Może to jest ten argument. O właśnie. Podrzucam ci pomysł. Aha. Powiedziałbyś mu: jest to, ja to tak nie lubię się chwalić. No. Sam powinieneś wiedzieć dlaczego. Tak, ale. Ja myślę, że jestem proste, takie banalne. No, dobrym człowiekiem. Dobrze życzę ludziom, którzy są wokół mnie. I tyle. Myślę, że pytanie mogłoby być takie, dlaczego bym cię nie wpuścił do niego, bo tu już trzeba coś konkretnego zrobić w tym kierunku według mnie, żeby nie zostać wpuszczonym, a tak to... Bo winę trzeba udowodnić, a niewinność się sama broni. A gdybyś mógł wysłać tu teraz, dzisiaj, wiadomość do wszystkich ludzi na świecie. Byłoby jakieś takie przesłanie na dzisiaj, na teraz? Tak, z konkursu Miss. No, jak z konkursu Miss. Nie, ja w takie rzeczy nie wierzę szczerze. Myślę, że każdy ma jakieś tam swoje wartości w życiu. Oczywiście ważne jest, żeby być dobrym człowiekiem, ale jakieś takie jedno konkretne przesłanie, którym człowiek miałby się kierować w życiu, żeby to wszystko wyglądało. Nie ma idealnego przepisu na życie. Wydaje mi się, dobra, a gdybyś był zwierzęciem w następnym wcieleniu, to masz jakiś pomysł na siebie? Jakim zwierzęciem? No właśnie. Może jakimś ptakiem. To wydaje się, że ptaki mają ciekawe życie. Takie poczucie wolności nam się wydaje, nie? Tak. Ale jakim konkretnie? Żeby sobie pozwiedzać. A co według ciebie oznacza być prawdziwym mężczyzną? Czyli co to znaczy być naprawdę męskim? No dla mnie to przede wszystkim dbać o swoich bliskich, o swoją żonę, o swoją rodzinę, dzieci, które prawdopodobnie gdzieś tam w przyszłości się pojawią. Być dobrym człowiekiem. Gdzieś tam nic wielkiego, nie chodzi o jakieś tam udowadnianie swojej męskości w taki sztuczny sposób, bo według mnie takie proste życie jest na tyle trudne, żeby gdzieś konsekwentnie się go trzymać i gdzieś nie zbaczać z tej dobrej drogi, więc że samo to po prostu trzymanie się w tych ryzach, w tym dobrym życiu, po prostu prostym jest oznaką takiej męskości. No dobrze, dzieci pojawiły się. Co było fajne, kiedy byłeś dzieckiem, no ale już nie możesz tego robić, bo nie jesteś dzieckiem. Co było fajne, kiedy się tam miało kilka lat? Fajnie się grało w siatkówkę i nic nie bolało. To teraz po tych ciężkich przygotowaniach w spale, które mamy, gdzieś mi to od razu przychodzi do głowy. Taka beztroska, po prostu życie,
dniem dzisiejszym, gdzieś nie przejmowanie się, nie wiem, rachunkami, wynajmem mieszkań, tym wszystkim, co dopada w tym starszym okresie. Po prostu beztroska, cieszenie się z życia, jakieś tam nie zastanawianie się, co będzie za 10-20 lat. Tylko nie trzeba znać wysokości stóp kredytowych, to też było tak. A powiedz mi tak, gdyby była wolna posada w cyrku, no i musisz ją wziąć, aha, chodzi mi o artystę cyrkowego, no to gdzie byś ty się najlepiej poczuł, w jakich tych cyrkowych działaniach? Ta osoba, która chodzi na linię, nie wiem, czy jest jakieś określenie. No tam spokój, no lidoskoczek. A, no tak, no tak. To myślę, że tak. Że tam dzięki tam temu, spokój że, jest potrzebny. Że taki, jestem na taki tyle spokojny, to w miarę bym sobie z tym dobrze radził. I na koniec. Nie ma żadnych zakazów. Możesz przez 24 godziny robić, co tylko chcesz. Nikt cię nie ocenia, nikt cię nie krytykuje, nikt cię nie osądza. Skorzystałbyś? Właśnie chyba nie. Mi się podoba życie, które mam, zasady, nie tylko te z zewnątrz, tylko zasady, które sam mam w sobie, którymi się kieruję w swoim życiu, więc myślę, niewiele by się zmieniło.